Nagrod poznawczy, hasztasz. Nie mogę. A pamiętacie te piosenki takie? Gdzie były te piosenki? Były u Matiasa, u Dave Shocka. Czekaj, muszę to znaleźć. Dave Shock, Matias. Piosenki. Ja wam zaraz pokażę. Czekaj, mam kilka. Hellcase.com. Strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami. Z kodem PAGO dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie. A z kodem PAGO 15 plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności. A link do strony znajdziecie w opisie. Jest Rutkowski? Poczekajcie, zaraz powiem ty. Mój pierwszy tomik brzmi tak. Czy pierwszy wierszyk w zasadzie napisałem dzisiaj. O co chodzi? Spontanicznie, prosto z serca. Napisałem tak. Idę se do maczka. Opierdolę tych maczka. Nie bać po rakuta. Zajebanego piuta. Idę nieba tutaj. Jak moro z tego. Jebać jego. No takim oprócz tego. Wybie na raczo. Idę do maczka. Opierdolę Big Maczka, nie bać po rakuta. Zajebanego piuta, idę z nieba tutaj. Jak nie mogę. Z tego, nie bać jego. To tak nie oprócz tego. Wybie na raczo. Dobre były te muzyczne przeróbki. Idę se do maczka. Opierdolę Big Maczka, nie bać po rakuta. Zajebanego piuta, idę z nieba tutaj. Jak moro z tego, jebać jego. No tak nie oprócz tego. Brywie tarażo. Su tablet, piraż. Czekaj, jeszcze tu było ze mną. Te starsze bym zobaczył. Które były pierwsze? To było jedno z pierwszych też. Jeszcze na lecie nocy. Mój to biura trzy pretensji. Tutaj przód, tutaj tył. Tak pudełek wygląda. No tak, z czym? Halo, cześć. A to ci, to z kozy. Taka brzuska świeżutka. No 3 na 10. Mój to biura trzy pretensji. Tutaj przód, tutaj tył. Tak pudełek wygląda. Ale bity. No tak, z czym? Halo, recenzje, cześć. Z kozy, kamerki. To z kozy. Taka brzuska świeżutka. No 3 na 10. Ale jajce. Na trzy pretensji, tutaj przód, tutaj tył. Tak pudełek wygląda, no tak z czym? Halo, cześć. A to mogę. To z kozy. Taka brzuska świeżutka, no 3 na 10. Tobie na trzy pretensji, tutaj przód, tutaj tył. Tak pudełek wygląda, no tak z czym? Halo, cześć. A to z kozy. Alice tańczyła w tle. Taka brzuska świeżutka, no 3 na 10. Pozdrawiam, miłego wieczoru. Oj, scena z warzywą. Zapomniałem o nim w ogóle. I Alizę w tle to na streamie było zrobione. Co to, Alien? Janusz, kurwa, przesadziłeś teraz, wiesz o tym. Janusz dla szuta, bada bateru! Janusz dla szuta, ten skorba bara! Szedł, Mary! Idź, kurwa! Jarosz! Ty prze! I teraz! Co to kurwa jest? Dawaj! Czy to kepa? Kepa la pomkora! Co? Kepara wario! O nie! No! Lecisz od syna! Lecisz tam! Dobrze. Ruchaj, Lucyna, ruchaj, jakbyś miał kutasa! Janusz, dla szuta, bada bateru!
Janusz dla szuta ten skorba para! Setiumery! Iskerykerykerykerowa! Jarosz! Ty prze! I teraz? No co to kurwa jest? Dawaj, dawaj! Czesne kefa! Kefa la konkora! Co? Ja to co? Pil kefara baraja! O nie! No! Rukaj Lucy, na rukaj jakbyś miał kutasa! Kurwa! Jesteś rozjebany? Jaki skład? Ja, Lucyna, Remi, Graczol. Ja pierdziu. Jeszcze jest taki na przykład. Ty, a jakbym na przykład... Ja sobie nie mogę grupy hakerskiej założyć, co tam zrekrutuje ludzi? Nie muszę się znać na tym. Aż tasz paput, Pulti Gaming, profesjonal hakier grup. Macie problem, panowie mąż, jesteśmy legionem. Dział blokad płyt głównych, pyk, 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 znak rozpoznawczy, aż tasz paput, Pulti Gaming, profesjonal hakier grup. Macie problem, panowie mąż, jesteśmy legionem. Dział blokad płyt głównych, pyk, pyk, wybuchu nieba. Znak rozpoznawczy, hasztasz. Hasztasz paput i hacking group. Kto chce dołączyć? 10 klocków. My sobie na 3 komputer DDoS-a odpalamy. Bałbyś się hasztasz, jakbyś usłyszał? Raz, dwa, trzy, tam bago trzy. Taki traktoj z gównojadem. Wymuszenia, haracze, gwałty. To już jest gangsterka mocna. Hasztasz paput, Pulti Gaming, profesjonal hacking group. Macie problem, panowie mąż, jesteśmy legionem. Dział blokad płyt głównych, pyk, pyk, wybuchu nie ma. Znak rozpoznawczy, hasztasz. Nie mogę. Co to za jaja były? Co to zrobił Dave Shock za klasyki? Bez kitu. Nie mogę. Które intro porost? Zalazł motor termity. Nawet nie celujesz, tylko pyrkasz. Nowa taktyka emeryta, na kontrasza. Nie trzeba nawet myszki mieć, to tak się robi to. A nie, może nowe będziemy musieli zrobić. Janusz mówi, jebać się, zabij mnie na hedy. Janusz mówi, jebać się, zabij mnie. Nowa taktyka emeryta, na kontrasza. Nie trzeba nawet myszki mieć, to tak się robi to na hedy. Janusz mówi, jebać się, zabij mnie. Ale to buja, to naprawdę Janusz dobre. Jebać się, zabij mnie. Dobre biciki. Przesło jedno mi kolega wziął, a to pierwsze w domu leży. W urodzicy mieszkaniu. Nowa taktyka emeryta, na mnie to zaza. Nie trzeba nawet myszki mieć, to tak się robi. Dobre te bity. Janusz mówi, jebać się, zabij mnie. Na hedy, Janusz mówi, jebać się, zabij mnie. Tak to się robi. Na YouTube poradnie jak strzelać na imię. Krótki filmik, ale konkretny. Nie chowasz się, nie kutasisz. Środek i na hedy. Piękny, piękny. Nie mają szans. Fa, co się dzieje? To dużo na kanale tego jest. W sumie. Cześć, witam graczy. A to było. Z tej strony Don Mateo, forma taka średnia dzisiaj. Nie, nie było. Myślę, że tak mawiał lór. Dobre mokre to są ładne. Powia po markę, panie. Nie, nie było tego. Powia po markę, pomóż nazwa. Nie mary na głodne ma. Z tej strony Don Mateo, forma taka średnia dzisiaj. Myślę, że tak mawiał lór. Dobre mokre to są ładne. Powia po markę, panie. Powia po markę, pomóż nazwa. Nie mary na głodne ma. Wjeżdżam pierwszy z pożytarem. Neo w szoku, z granatem w ręku. Enty moje, bicie za BSM. To jest już runda praktycznie nasza. Wjeżdżam pierwszy z pożytarem. Neo w szoku, z granatem w ręku. Enty moje, bicie za BSM. To jest już runda praktycznie nasza. Z tej strony Don Mateo, forma tak średnia dzisiaj. Myślę, że tak mawiał lór. Dobre ma, średnia forma do dzisiaj utrzymana. Jabłko markę, pan. Jabłko markę, pomóż nazwa. Nie ma na głodnego. Piękny. Segment z recenzjami. To był dobry segment. To był dobry. Tu był jeden z pierwszych. Tak. Tu jeszcze coś jest na tym. Jeden z pierwszych piosenek. Dev też dawał. Kilka miał dobrych rzeczy. Zajebistych. 250 tysięcy wyświetleń. Klasyk. Chciałeś to wysłać, Paja?
Klasyka. Nie przyznaj go pierwsze. Dobry beat zrobił. Chociaż to jest taki zremiksowany ten z tego, nie? Cheater był pierwszy, to może było drugie. No, mówiliśmy jak dziwię do Disrespecta. A tak leci. W klubach to powinno być grane. Z pizu na jemie. Co to brzmi? Mówiłem ci zaraz, żebyś pokazał szuta jakiegoś z tym. Ale dobre to jest. Ale to jest dobre, dawno tego nie słyszałem. Witam Lukas, witam gracza, dziękuję za 11 miesięcy. Lecimy po roce, dzięki wielkie. Ja gadałem kilka razy do ciebie, ty nie słyszałeś? Ale chcę 4-4 ale znajdź. Widzę, HZ też był, no. Ale leci. I młody, ale jaką ja miałem prezencję. A robiło się tu już za kole trochę takie, nie? Na środku też. Ale to były za kola minimalne w sumie do tego, co jest teraz. Dawaj cheater. Cztery lata prawie to ma. Blizna nad prawym okiem. Jak byłem młody i jeszcze miałem okulary metalowe i szkła takie były szklane. Oglądałem jakiś Jackie Chana czy Jean-Claude Van Damme jakiegoś i naśladowałem jego ciosy. I zrobiłem kopniak taki z obrotówką. Straciłem równowagę, uderzyłem twarzą w stół. I wbił mi się okulary metalowe. Tutaj w brwiowie mam do dzisiaj bliznę. No szkła teraz są no, dawno plastikowe, ja wtedy jeszcze miałem szkła, były ze szkła. A oprawki były metalowe, jak się przewróciłem, no to mi się wbiło po prostu tutaj. Do dzisiaj mam bliznę, włosy mi tu nie rosną. No, naśladowałem, nie naśladujcie Jackie Chana ani Jean-Claude Van Damme'a, bo... No jak byłem mały, to straciłem właśnie równowagę, uderzyłem tak. U dziadków byłem wtedy. No, krwi było sporo podobno. To ukrwione miejsce mocno. Cześć, witajcie, jestem Big Jadus, kolejny odcinek Historii Graczy. To ładny filmik. Was do oglądania. Mateusz Pago Pongowski urodził się 6 stycznia 1992 roku w Polsce. Niegdyś profesjonalny gracz Counter-Strike'a. Dzisiaj jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich streamerów. Jego przygoda z grami na wysokim poziomie rozpoczęła się od Counter-Strike Source. Chcecie dowiedzieć się, jak dalej potoczyły się losy Mateusza? Jeżeli tak, to zapraszam was do oglądania. W październiku 2012 roku Pago dołączył do swojej pierwszej poważnej drużyny o nazwie Gigit All. W składzie mieścili się Godiński, Lisek, Engo, Lash oraz Pago.
Ich wyniki jednak nie były zbyt zadowalające, mimo to grali razem w jednym składzie, a za sukces można uznać mecz przeciwko Clan Poland, w której grał m.in. Snax czy też Minis. Wygrali oni wtedy 16-2 w ramach turnieju SL Pro Series Poland sezon 5. Innym ich udanym występem było jeszcze trzecie miejsce na PGA 2012. Niestety, przez coraz słabsze mecze cała drużyna rozpadła się, a Mateusz zaczął poszukiwania nowego zespołu. Ostatecznie 23 lutego 2013 roku Pago wstąpił w szeregi GF Gaming. Ich skład wyglądał następująco. Michu, Pago, Biali, Snax oraz Minis. Bez wątpienia było widać w tej formacji ogromny potencjał. Na polskim podwórku była to drużyna ogromnie silna, która pomimo tak dobrego składu nie potrafiła wykorzystać go w pełni. Zdecydowanie udanym występem tej drużyny było trzecie miejsce na IsoCupat Esports Fever 2013, które sam Mateusz pewnie po latach bardzo dobrze wspomina. Pago nie zagrzał jednak miejsca w Game Faction zbyt długo, gdyż 18 czerwca 2013 roku Mateusz dołączył do znanej chyba wszystkim polskim fanom Counter-Strike'a drużynie Inet Cox. Co ciekawe, dołączył do niej w miejsce Izaka. Ale zapuchnięty. To nie jest przeróbka. To jest kompilacja wspomnień ze streama. I nie wiem, czy tam nie ma komentarza jakiegoś. Nie jestem pewien. Albo nie ma komentarza takiego, coś wspominkowego. Kurwa, no nie pamiętam, ale wiem, że no łzy miałem, jak to oglądałem. I to wysyłałem, mówię, pokazałem to nawet mamie i rodzicom i dziadkom. Ekipa ta prezentowała się następująco. Saju, no. Easy i Sajów. Pamiętam, jak wtedy było ciepło, ja byłem w kurce skórzanej w dresach. To jest hit. No ale oczu mi nie widać tak. No, troszkę byłem spuchnięty po dzień wcześniej. Prezentowała się następująco. Easy, Saju, Furlan, Pago, Mouse. Skład wyglądał solidnie, jednak ich mecze nie można było zaliczyć do udanych. Mimo wszystko to właśnie ta drużyna dała Mateuszowi bardzo dużo w dalszych losach. Gdyż to w tej drużynie poznał Easy'ego i Saja, którzy na pewno pomogli mu w jakimś stopniu do osiągnięcia tak pokaźnej puli widzów. My się znaliśmy wcześniej ogólnie. 25 stycznia 2014 roku Inet Cox rozpadło się. Dzień później Mateusza przegarnęła drużyna Amnesia, w której skład wchodzili Pete, IMD... Rozpadliśmy się, bo... Przegraliśmy mecz jakiś, którego nie mogłem przeżyć, że przegraliśmy na typów, na których nie powinniśmy przegrać. I takie legendy krążą, że powiedziałem na tym spiku, że idę się załatwić i nigdy nie wróciłem. Dzięcioł był obrażony na mnie. Ogólnie. Chciał do Krakowa grać ze Snaxem miksa na lanie. No ale głosi został remix. Nie, to nie to. To nie był żaden kanał taki z seriami. To mnie wzruszało oglądanie tego filmu, a nie ten. Coż to było? To mogła być prawda, bo znikasz na długo, jak idziesz się załatwić. A ogólnie wtedy przestałem grać w CS-a. Porzuciłem komputer. Dark Norbiak oraz Diabeł Akapago. Sporadycznie pojawiali się na różnego rodzaju kwalifikacjach, takich jak na przykład ESL One Katowice 2015 Polish Qualifier. Występowali też na EPS-ie. Po wielu miesiącach grania pod nazwą Amnezja cała drużyna Mamy Darka dołączyła do polskiej organizacji Black Ravens. Nie byłem wzruszony na filmiku, tylko byłem wzruszony oglądając filmik. Z zawodnikiem pojechali na LANa o nazwie MSI AMD Red Dragon League 2014. Zmierzyli się tam z InShock, z którymi przegrali 16-4 oraz 16-8 w mapach. Tym samym zgarniając drugie miejsce i 2500 złotych. Coś 12 kwietnia z nowym zawodnikiem pojechali na ATB Gaming w składzie IMD, Sun, Pago, Morels oraz Luz. Cały zespół miał nadzieję na dorównanie w tamtym czasie czołówce 20 zespołów na świecie. Zaczęli więc od kwalifikacji na turniej w Kolonii, który zakończył się porażką 16-13 z LDLC Blue. Innym celem dla ATB było zakwalifikowanie się na Mistrzostwa Polski, które udało im się zrealizować wygrywając zespołem Elite Esports. ATB Gaming w składzie Luz, MS, Sany, Pago oraz Morels pojawili się na Płońsk Esport Challenge 2015, na którym polegli w ćwierćfinale przegrywając SC Gaming. 30 września 2015 roku Pago oficjalnie zakończył profesjonalną karierę w Counter-Strike Global Offensive. Obecnie epizodycznie pojawia się jako analityk na turniejach. Poza tym oczywiście zajmuje się też swoim kanałem na Twitchu czy też na YouTubie, zgarniając pokaźną liczbę widzów. Często możemy go też widywać na streamach u Inet Cox czy też u Izaka.